Don Martín, no sé qué de top deck. Pada deszczu. Jak walny poniedziałek, nie? Dobrze, że do boksów nie trzeba zjeżdżać. Co, niedziela? To się okaże. Kałuże się robią na tym dorze, czy nie? Tak. Czy teraz może być przez 15 minut, mogą być, mogą się jeszcze nie zrobić, albo dawno mało. Najgorszy ten tył, kurde, z tymi oponami w tym małcie to jest. Wow, ale mnie teraz rzuciło. A tutaj tyłu nie dobrzeje, że nie ma szans, chyba że ognisko spalisz. Chyba, że się będziesz mocno ślizgał, nie? No ja właśnie byłem... Na ręcznym poślizgu. Chyba. W pięknym poślizgu to grzewającym oponem. Na głównej prostej. Zahaczył w trawę na tym zapięciu. Dlaczego tak teraz? Fama są mnie pogania, a tu robię co mogę. Dobra, poszło. O, Kwalks poszedł jeszcze bardziej. Jeden pieszczę, sześć, ładnie. Dobrze się czułem na tym kółku, dobrze się jechało. Mi też się bardzo dobrze jechało, to było najszybsze moje kółko, jakie w ogóle miałem do tej pory. Wszystkie było powyżej 8-2 minut. Nie? Dobre kółko było, dobra. Może jeszcze jedno pojedziemy. Mieliśmy parę błędów.
coraz mocniej się robi. I tutaj popełniliśmy błąd po przepaniu krążenia, a teraz będzie się udało. Na drugie miejsce nie jest źle. Zepsuło, bo mam spodziewany gorszy czas niż ten, który zrobiłem. I to sekundaż. Kurde, a mnie działa klawiatura dodatkowa. Nie mam jak zmienić. Czy nie zmienię tego? Do jasnej cholery. Dwie setne, 330 do tyłu, 40 do tyłu. To już nie będzie dobry czas. Ciężko. O, to już słabo. Pół sekundy musiałbym odrobić. Dobra. Zobaczymy jak reszta jedzie. Walks nie jedzie. No. Już ale po kwalifikacjach. Ale leje. Ej, z zasadami się pyta, czy można do nas dołączyć. No to teraz ma problem, na przyszły, następny wyścig. Dobra, pojadę lepiej. A co się z nim ostatnio stało? Co się z nim ostatnio stało, że ten, że nie dojechał? Znaczy, że nie ruszył nawet w tym GTS-ie. Coś tam mówił? Nie. Jakąś tam awarię miał, nie? Konflikt. Skrzyni. No. To, nie, konflikt był jakiś, nie? Pewnie. No to jedziemy tak, jeden wyścig 15 minut, a drugi 40. Tak, ten w deszcz, a drugi w nocy. I suchy. Ten drugi suchy. Może dobić. 1,56. A jeszcze nie jeździłem w nocy w ogóle. A jest jeszcze gorzej niż w deszczu. Ja w ogóle nie jeździłem. Także nie przejmuj się, będziemy tam razem pierwsi. I chłopak zrobi tak jak zwykle, 2 sekundy czepi od reszty. Kurczę, i tak się w kwalach poprawiłem, bo zrobiłem mój najlepszy czas, odkąd jeżdżę. Także no chyba źle. Masa. Nikt już nie jedzie. Krupek jeszcze jedzie. Ale w ogóle ten. Miałem to logo na GT na kierownicy, nie? Gran Turismo Sport. Zakleiłem sobie tym okrągłym logiem w Fanatecach. O kurde. A co tam? Tak myślałem jaką kierę kupić następną, nie? Kłaszczy masz tego, McLarena, nie? Ty, a do drugiego wyścigu jest jakaś odwrócona kolejność na starcie? Nie, jedziemy. Już też są kwalifikacje. A, też są kwale, okej. No to kwali będzie trening, nie?
Że damy kwalifikację 20 minut i tyle, nie? Aha, paliwa zapomniałem nalać sobie. Jeszcze będziesz na tym czasu, nie? Nie pamiętam, to nie seto. Granie ucieknie. Aha, dobra, to paliwa nalejemy na... Ile kółek będzie? 8. 8 kółek? No chociaż kółek zjedzie, to może być 9. On pokazuje mi 16 litrów tutaj. No. Ale jest 20. Nie, bo 1,7 masz ten, 1,8 powiedzmy. Spoko, gdzieś. Dobra, z moim tym. Jakieś 17 litrów można zalać. Tak, no. Tak górką. Ja z moim, z moim, z moją jazdą to wiesz. Strategia z postoju. Strategia postoju to naprawy tylko. Nic innego chyba nie będzie potrzebne. Ty, ale to akurat nie jest głupi pomysł, też to zrobię. No ja tak sobie zrobiłem właśnie. Ja nie zapraszam, bo... nie robię, więc nie będę korzystał. Tu będzie dzwon na bank, jak coś nie pójdzie. Konfiguracja zrobiona. Ja jadę ostatni, także od razu z góry przepraszam. Nie, mały jest. Mały jest ostatni. A, mały jeszcze za mną przy... Dobra, ścisnąłem gotowe, chyba dobrze. To gorzej ruszę w takim razie. Trochę wody dla odwagi. Ciekawe, jak się startuje na mokrym, tak a propos. Tak, na suchym, tylko trochę gorzej. O, ale on słaby start. Ja ze sprzęgła ruszyłem. Chyba nic nie widać, tego nie przewidziałem. Ja wyleciałem w procesie. Wiem. Kurde, co tu nie jest? Co tu się stało? Aha! Złe te... No, Amazon nieładnie. O kurde. Co jest moją kierownicą? Wkurzyła się może i zakleił logo. A ja to jest jakaś... Ty, co tu się stało? Jak to zakleiłeś logo? Ej, moja kierownica nie tego, jakby się zmniejszyło to. Ja bym się normalnie zwiększył kąt. Albo miałeś też. Nie mogłem się z trzeciego biegu ruszyć, ale mały mnie puknął i elegancko wyszło. Coś jest nie tak. Pytanie, czy nie masz przełożenia wrzuconego większego? Bo mniejszego. Może wziąłeś sliki? Wtedy tak się dziwnie kierownica zachowuje. Wielotrenowa. A czemu mam wielotrenowe? No to jest dobra, to jedno rzeczy tam do tyłu. Wielotrenowe opony w tym zespole. Nie wiem, jak to się zmieniło. Może miałeś ustawione automatycznie, zamiast nie, sobie nie, wybrać. Nie. Ja miałem ustawione deszczowe. Musiałem przekliknąć na tym, na menu. To co, restart? Muszę tam zobaczyć na replay, jak tam z małym było, bo tam coś
wylądował na bandzie, kurde. Nie wiem, czemu za mało miejsca nie zostawiłem. Ale chyba nie. Widzicie, że jak oni zmieniają koła, to przymykają 5 śrub tą wielką, wielkim tym kluczem do tego do pojedynczej śruby. Tak śmiesznie wygląda. Po tym wielkim kluczem do centralnej śruby koła przymykają 5 małych. Może ma taką przyczłapkę. Tak. O kurwa! Oho! Na którą wersję AC Polota się zwykłą czytałem, czy też tą taką Ultimate, Super Extra? Ultimate. Dobra. Bierz ze wszystkimi, dokładnie. Szczególnie, że jest w dobrych cenach ta Ultimate. No i to właśnie tam niewielka różnica jest w sumie między jedną a drugą. Thank you.
Oj, Famasona laguje, kurde, bo mi się nagle pojawił przed maską. Jaki czas się robi na tym punkt w nocy, nad nami, na tym? Mi się wydaje, że 1.55 to najszybciej, co mi się udało zrobić. A będzie trzeba nowe lobby robić, czy jak? Wiesz co, spróbuję zrobić z tego. Bo wiem, że da się coś zmienić, ale czy się... Czy się da, zobaczymy. Trochę jedzie jak kurde rajdówką. Rajdówka. Poczekaj, co ona na suchym robi. Kurwa mać. Ja pierdzielę, ale to zgubiłem wyścig. Tak pięknie na tej pozycji cały czas, dwa błędy. Two minutes remaining.
Koniec? Teraz koniec, tak. To jest czas plus, tak? A, koniec. Dobra, na zakończenie. Może teraz mi dobre opony założę na wstawie. Było, ale dwa błędy, dwa razy na poza torem i skończyłem na 5. miejscu. A ja już na 3. No, jechałem na 3 bardzo długo i na przedostatnim kółku w sumie wypadłem z toru tak dość mocno i mnie powyprzedzali. Te uszkodzenia to są teraz nie przechodzą na kolejny wyścig? Nie! Zależy jak masz mechaniki. No to jest jak moi, którzy kurde złą oponę zakładają, to wiesz. No nie najgorsze, 4. miejsce, kurde. O. Wracamy do centrali? Niedziel miał fajnego fastest lapa. Najlepszego fastest lapa ze wszystkich miał. 2 minuty 0000. No, idealny. Celowałem. Ale mały niewiele też mu brakowało. To co, powrót do centrali, tak? Tak, ja robię nowe lobby. A w GTS-ie albo w GT7 jak grasz, no to jest walka o przeżycie. Wystarczyłoby, żeby włączyli pełne zniszczenia w tym GTS-ie czy GT7 i już by ludzie tak się nie rozwalali, bo sami by siebie wyeliminowali. No, jedniesz raz i ten, nie? A tak wszystkim to jest Visa, więc jeżdżę jak się da. Albo kary. Słuchaj, mi się zajebiście podoba to, co ma moduł w iRacingu, co jest.
samo podejście, czyli na zasadzie takiej dostajesz bana na miesiąc i dziękuję, do widzenia. I przez miesiąc, kurwa, ze swojego kota nie możesz jechać. Nie? O. Też opcja, tak. I wiesz, i oni tak mają, zwłaszcza, że jeszcze wiesz, w e-leasingu muszą, że musisz płacić, nie, za tę zajazdę, więc jak gdyby kasa ci przepada, to masz realną stratę, ale to by wystarczył, wiesz, sam ban, nie? Dostajesz bana, dziękuję, temat zamknięty i... No tak, no ale to na pewno się nie stanie. Nie no, podejrzewam, że wiesz, to lepsze byłyby te ciężkie uszkodzenia, nie? Mówi uwagę to, co już by jechali, że... Był śmiech, bo że jedziemy na ten, jedziemy na, w Grand Turismo cośmy jeździli na Mount Panorama, nie? Ze skręconą kierownicą, no szaleństwo, nie? Bolivar zrobił brake check, czyli ten, nie? Bolivar, hamuje ci auto? Je, pocheblak, hamuje! Bła, kurwa! Kurwa, to było tym zmniejszać coś. Iwar, działają ci hamulce i on wtedy je pebel, kurwa. O, Iwar to jest przecież agent. To jest mega, mega super. Teraz działa na TikToku prężnie, tylko praktycznie z tego. Człowiek. Z dirta na pierwsza. Jak już widziałem. Niedziela standardowo? Nie utrzymałeś prędkości w pitstopie? Nie. I pozycja do tyłu? A kto będą mi tym mówili cały? Kurde. O, ten samochód robi. Tragiczny jest, nie? Mega. Niby można później się na suchym dohamować, ale tak nie do końca. Jak go zamiecie, to jest pozamiatane już. Jest krótki rozstaw osi i duży moment bezwładności. Żeś wybrał auto z kuciapką na masce. Specjalnie. Cieszę się, że nie ma autonoroma. Tam dużo prostych, może byłoby łatwiej. Cieszę się, że Laguną nie jedziemy, bo tak już przynajmniej Kliówką to dojedziemy, a Laguną to chłop wie. Laweta stoi. Ja pierdzielę, mi obraca. Fast, mówi do mnie, że nie wiem, czy dojadę ten wyścig do końca. Ja też nie. Tak delikatnie z gazem. To jest jak firmówka. Nie jest jak firmowym, nie jest jak kradzionym, to jest najlepsze. Wow, dobra, mnie się to zamiatało, to na ten ciepłek, uważaj. Jeszcze kręcę. Kurde, ciężkie jest to. Ostrzeżenie dyrektora wyścigu za standard jazdy. Jeszcze mam opony ciepłe. Jechałem na dwóch kołach, mokie. To rozwaliłem auto. O, Miki, jaki czas, proszę. No, jako jedyny na metę dojechał. Na razie chyba tak. Jeszcze nikt mi nie zrobił czasu, nie? Także... Ja chyba będę startował ostatni, nie? Bo to jest po prostu jakaś pora na mnie. Kto to tak tam? Ja pierdolę tej. Wyjeżdżałem z pitstopu, wiesz co, ominąłem ten znaczek, gdzie mogę puścić już ten... Speed limiter. I dostałem strzała. Ktoś na prostej nie wyrobił i mnie stuknął tej.
Fama są. Ja wiem, że taki dobry jestem w tej grze, ale czy takie zamachy na mnie? O jeba! O! O, dobra. Dobra, to może jeszcze do botwy, może jeszcze raz pojedziemy. Może damy radę. Tym autem nie można mocniej skręcić, to jest problem. No, tu się niewiele lepsze czasy robi niż na mokrym. Miki, ty chory człowieku. To się wrócuje na setę, myślę. To nie można gwałtownie skręcić na tego kolegę, bo od razu jest... Ani nie dawać gazu mocno. Zachowuj się kurde jak ten. Jak jakiś RWD kurde. Jeszcze dawno starej daty. Z gazem nie ma problemu, tylko właśnie z zakrętami jeszcze szybkimi jest problem. Z gazem też jest, spróbuj sobie gaz nacisnąć mocno. No cały czas się na maksa. Ma to dużo mocy jak na ten, jak na swoje możliwości przednich kół i to jest problem taki, że jak za bardzo zgodzisz sobie Mielizara i koniec. Ten tył jest niedogrzany, to jest też problem. Nie trzyma. Kupa lata. Lata na oklepnie. Dobra, to jest moja szansa na jakiś czas. Ale ja takie mam wrażenie, że tym samochodem wolniej to szybciej. Mhm. A przynajmniej bezpieczniej. Tak. O, Marta jest. No rzeczywiście. Mam deltę, sekundę, do któregoś czasu, którego jeszcze nie zrobiłem. No ale to będzie wyścig do pierwszego błędu. Ile paliwa trzeba nalać? Full. Ale lepiej wziąć full, mieć spokój. Full. Mówisz, Miki, z przodu 1.6, nie? Tak, 1.6 ja mam z przodu. Ja mam 1.5. Strategia postoju. Ile będzie okrążeń w sumie? Tak, 20, tak? 20. Czyli bak powinien starczyć. Tak. Opony wystarczą w ogóle, czy nie? Nie tankujemy. Miki? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak, wiesz... Podejrzewam, że będzie biedniej, ale ten... Nie, wydaje mi się, że powiem, 20 km. Mimo to pół godziny jechali i wytrzymały.
Kurna, pierwszy raz tak blisko do kółka. Dobra. Nie ma sensu tu się doktoryzować, dalej nie dojadę. Jak mnie to wkurza, że on kończy sesję i nie da się już zapisać tego setupu. Ty, ale blisko jesteśmy, Miki. No. 30, 130, 13 dziesiątych, znaczy setnych. Siema. To jest daremny po prostu. Dobra. O, będzie ciekawy wyścig. Sliki. Dobra. Sliki to jest. Dobra, sprawdzimy takie ustawienie. Paliwo mam na maksa. Chłodnicę zamykacie? Ty, o właśnie, zapomniałem o chłodnicy. Dobrze przypomniałeś. Kurde, może coś nie popierdolę. Trzydzieści pięć sekund do wyścigu. Kasia, moja żona właśnie lądowała w Polsce, w Katowicach i mieli ewakuację z samolotu. O, ciekawie. Przed czy po lądowaniu? No po lądowaniu. I samolot... Przed lądowaniem może być ciężko. I samolot odjechał daleko od terminala. Po wypuszczeniu pasażerów. Myślę, że nie wrzucił do tego. To jakieś jasne, jak wszystkie rzeczy świecą. O, mały gorzów poszedł. Marta też stoi. Ale uratowała się jednak. Ej, Famason, kury! To nie było miłe. Thank you.
kurde, miałem to samo z Lucky Line, ale nie zahamowałem. Jakimś cudem. Tego samochodu nie da się przewidzieć. Już nie zaczęli tańczyć we dwóch przed tym zakrętem, normalnie mi tam już dwoje będziemy leżeć. Na tej bandzie. Jaki bok! Przez trawę! Oj, kupia kara to. Prawda, gdzieś. Tym się jeździ trudniej niż LMP3. Ten przód puszcza, kurde, strasznie. No tył! Mi tył ucieka non-stop. Taki no. Oversteer, że masakra. To jest takie autko do buja z dybokami, takie, wiesz... Zabawy. A propos. Nie, dzięki. Skopiłeś wyjście i tak się gdzieś rozwalę, także... No, Marta... Nie spodziewałem się po tobie takich rzeczy. Zajęła go ona. Co się stało, mała? No nie wiem, no nikt nie ma żadnego dubla ani nic, a ja mam minus 52 stopy, czyli tak jakbym był dublowany. O. A nie dostałeś jakiejś kary? No właśnie nic. Plus jeden lap? No właśnie nie. Nie wiem. A w pistopie nie mieć przekroczeń? Nie. Nie mam pojęcia. Kurde, bo jechałem raz tylko ze klasy, znaczy dwa razy i dostałem, nie wiem, żadnej kary nie dostałem, tylko zwolnił, bo ona to zwolniła. Thank you.
Nie wiem, czy kary jest widać tam po serwisie. Kary nie widać, ale... Może przypomnij sobie za co? Zapisz sobie gameplay, ale lepiej nie. No, ty masz piątkę, to możesz tam godzinę do tyłu zapisać. Sprawdź, czy da się wejść ten zakręt zapiący, no już widzę, że nie. Który? Ten taki szybki? No. Da się. Ten w lewo? Nie. Da się. Na piątce tam się jedzie, no. Tam dzisiaj nie da. Gaz można odpuścić. Odpuściłem, ale złapało gdzieś tam tą dupę i obróciło mocno. Już wiem, że u mnie się nie da tego zrobić. Ale zawsze warto próbować. No, szkoda, że na wyścigu, nie? Się opony rozgrzeją, tak? To się fajnie jak się z rytmu wpadnie, dobra? No jak wypadnie z rytmu, na jednym okrążeniu dwa razy to jest chuj. Ja przez chwilę prawie wypadłem w ogóle z trasy, jak nie z rytmu, no. Już nie gadam z tobą. Nie rozpraszasz. Ktoś pod prąd jechał, aż się zagapiłem. Ale straciłem czasu. Niespodzianki. Przyjechałem blisko koło tego jednego słupka takiego na prawo, aż na niej się myślałem, że stuknę. Oulton Park, pewnie, że tak. Bardzo fajny to. Ale ładny księżyc, prawie pełnia. Ty, a to się zgadza, bo przecież dwa dni temu była pełnia. W grze czy w tym? No w życiu i w grze jest prawie pełnia, czyli zgadza się. Bo w grze jest bieżąca data. Tak. Aha. No fajnie. Jaki ciśnij tam go. Że w rzeczywistości w grze jest pełnia, proszę. Jest tak. Ciśnij, żebyście we dwóch wywalili. Zjechał do pistopu. Kto? Rupek. No, panie, ze mną wystarczył, tylko że jeszcze pół godziny w tym skupieniu trzeba jechać. Dlatego właśnie ci powiedziałem, że tu wszyscy, wiesz, jadą, wiesz, z pięciem barani jaja po prostu, no.
ale przynajmniej się dzieje. Co się dzieje? Dużo się dzieje na torze. No, u mnie się nic nie dzieje na torze, dlatego próbuję. O, już się nie działo. Próbuję nie wypaść z toru. Dublowo Martusiu też, nie? To jedzie jeszcze Martusia? Jak rozrzeć tylny kapcie, skoro Clio to forward? Nie da się. Na ręcznym pod Tesco. Kompromis. Pewnie byłyby ciepłe, gdybyśmy jechali w dzień w dużej temperaturze. Inna temperatura też, nie? Aha. Dziękuję. Już po wyścigu. Co się stało właśnie? Świateł nie mam, boks. Świateł nie mam. 40% uszkodzenia silnika. O, wow. Tak dobrze szło. Nie wiem, że nic się nie dzieje. No właśnie. No trudno, idziemy dalej, no. Kurde, będzie kara. Dobra, naprawiaj ta pani, kurde. Dzięki, Marta. Myślę, że ktoś jeszcze też wyrzni. Jeszcze 24 minuty. Kawał czasu. Kurde, jeszcze właśnie do zatorzy. O, właśnie, jak dobrze? Nie aż tak, na szczęście, ale niedziel mi znowu odjedzie. Marta jedzie też na jednym świetle, tylko drugie ma tak. Nie naprawili mnie, no co za mędy. Czyli śmieliście ze mnie, że ja sobie ustawiłem ten, strategię naprawa, nie? Ja mam też ustawioną. Nie, no przecież w życiu tak nie będę jechał. Dobra, przynajmniej światła mam. Dobra, kierownica jak w Renault z prostym nie ma nic wspólnego. Nie no, nie da się tak jechać, kurde. No w Renault to alarm prost. A kolejny wyścig na Imoli, kwalifikacyjny sprint, nie? Tak. Ale będzie oglądane. O kurde, ale mnie teraz rzuciło. Ale przez to jakoś delta on wyszedł. Taki nowy sposób wchodzenia w zakręty. Bokiem. Ktoś się przydą ściga. Chrupek i Famason. Wow. A teraz już znowu rzuciłem. Ostro walczą. Koncentrację straciłem. Ja straciłem światła. Drugi raz już? Nie, za pierwszym razem, nie. Jak kiedyś też jechaliśmy wyścig, a to był drugi wyścig, to był tak dwa. I też jechałem bez świateł w którym momencie, bo też... Jeszcze burza była wtedy. I burza była, no. To widziałem tylko wtedy, kiedy piorun walnął. Światła jeszcze mam, czyli jeszcze tego by nie przerwałem. Wiesz co, może bez światła jeszcze bym sobie poradził, ale z tą kierownicą trochę słabo, mam tak skręconą o 90 stopni. O, Jesus! Po naprawach? Słuchaj, jaka marka, taki i serwis, no. Ja zwiedzam trawę! Super, dobra.
paliwo do kolejnej, nie wiem po co, opony wymieniają, nie wiem po co, ciekawe czy naprawią. Jest szansa, że się wyrobię do końca. Ile trwa twój czasu naprawa dla ciebie? Co mówisz? Ile czasu naprawa do rana? No jest szansa, że się wyrobię do końca wyścigu wyjechać z boksu. Te nocy jest teraz rzeczywisty, czy jakiś przyczyny? Rzeczywisty, rzeczywisty jest. Aha, na razie już minutę stoję w boksie. I za mężczyzn stoi w boksie, widzę. No, to mogę dołączyć, jak będę jeździł. Zrobię party w boksie. Nie wiem, czy Famason i Chrupek są na czacie, ale przepraszam was, jak jesteście. No, Quarks mówi, przepraszam. To... Nie, no, bo ich zdublowałem, a potem wypadłem i drugi raz ich dublowałem, więc przeszkadzam, a oni walczą. A nie lubię takiego czegoś. No, niech szybciej walczą. Dupę złapało pięknie. Jeszcze mam trochę czasu. Za mną nikt nie jedzie. Tak? Spokojnie, ja już drugą minutę stoję w boksie. Też Famason coraz bliżej z Chrupkiem są. O, już widzę ich światła, to już znaczy jest niedobrze. A, bo to Quarks. Mnie Famason wypchnął, kurde, na dzień dobry. Się potem posypało wszystko. Dobra, 2.30, wyjeżdżam. Ale teraz będę odrabiał świeże oponki. Ale pójdę. Raz się bać. No. Jak dzik sosny. Mam 5,5 minuty straty do Quarksa. O kurde, mam jeszcze... No, odrobieniec. Jeszcze długi wyścig, także luz. Ale przynajmniej kierownica prosto. To pół biedy. A światła są? Oczywiście. O, proszę. Chińskie zamienniki, ale zawsze. Retrofity. Retrofity. Z niczem włożone. Pomalowane na niebieskie rolaczki. Ktoś za mną jedzie, niebieskiej flagi nie widzę. Ktoś jedzie po trawie ostro teraz? Także nie wiem. O, to Marta. No, chyba będzie pierwsza kara moja. To nie chcę się zwolnić. A, ale to każe. W tym samochodzie jest bardzo wąska granica między... Jeszcze mam szepnąć i już odlatuję. Panie, że ją w ogóle zauważasz, bo ja w ogóle nie zauważam. Ta granica się nazywa banda. O, mam niebieską flagę, dobra. Zaszekaną. O kurde. Dobra, jeszcze 17 minut, jest szansa, że ktoś wali oprócz mnie. Musiałem trochę zwolnić, żeby ci przeszkodzić tej szykanie. Ale chyba to mam zapas za plecami jeszcze. To jest taki duży, widzę.
ty Kowalski jeszcze jeździsz na ten na kierownicę McLarena tego? Jeżdżę, no. Teraz ta okrągła była w naprawie, wróciła, znaczy nową przysłali mi. Zależy czym jeżdżę, nie? Jak jadę w grze czymś, co ma kierownicę taką jak Formuła 1, to biorę tę McLarena, jak jeżdżę czymś, co ma kierownicę taką, to jadę okrągłej. O, na tej kierownicy McLarena nie da się jeździć z drążkiem zmiany biegów. O, za małe pole, gdzie można złapać kołko, nie? Aha, rozumiem. No się jest niewygodnie bardzo. Jednoręko. No. Muszę kupić ten jeszcze, ręczny, ale miałem teraz tyle wydatków, że na razie to olałem. One się praktycznie nie zdzierają. 5% ledwie, no. Czyli nie dogonię was. Jeśli pytasz się, czy będziemy zjeżdżać, to nie będziemy zjeżdżać. Na minutę pali 0,92 litra. To kurwa, czołgie zety w minutach liczysz? 40 minut, więc nam starczy paliwa. No to godzinę teraz będzie wyliczał nam tutaj, kurde. No nie ja wyliczam, tylko aplikacja wylicza. No to godziny. Taksówkarz w Warszawie. Na taryfę jedziemy. 0,92 na godzinę. Nocna taryfa, nie? Albo jak wolicie, 1,33 litra na minutę. Nie, coś źle policzyłem. Aha, nie, to dobra. Możemy palić 1,35, a wtedy się cały bak zużyje na tej zasadzie. Okej. Okay. Dobra, zresztą ja pierdzielę. Oj, chuj. Nie siadło coś? Ma są ten i koniec. Ty, ale już łatwiej się jechało tymi starymi autami na tym szkockim torze w zimie. Mi się podoba ta jazda tym autem. Jest fajnie, ale jest trudno, naprawdę trudno. Trudno. Pełne skupienie. Ale mi bujnęło. Zobaczyłem, że dostałem karę sekundę i mi bujnęło tutaj ze strachu, nie? Tak się wzruszyłem. Tak się wzruszyłem tym. Możesz. Ale ominęłem kogoś przed chwilą, wiecie? Sorry, to ja. Lucky line. O, ale miałem... Masz streama? Włączonego? Mam. No, to dobrze, to potem zobaczymy.
A co się z tobą, Laki, dzieje? Kurde. A, jeszcze po całym torze. I już miałem mokro. Puszczałem Martę i zaraz tutaj się jeszcze niedziel pojawił. Teraz się nie wiem skupić, także już nie wiem. Może ich tornie się dojechać. Aha. Chyba z tego, znaka. Znowu to samo. Co się stało? Disconnect. Wywaliło cię. No, wywaliło mnie. Można jako blisko też... Bokiem pojechałem, ale bokiem pojechałem, dobra. Zapiszę cię tam powtórkę ewentualnie w stanie? Zapiszemy. O, super. Kurde, jechać. Także mam dużo tego. Zobaczymy, co tam odwalicie. Dobry czas siądzie. 52, 6. Ile? 52, 6. Marta stoi na pomocy, aż... Kurde, tak fajnie się jeździło tymi autkami. Bardzo fajnie się tam tam jeździło. No to jeszcze mamy... się jeździ świetnie, no tak. Na suchym się rozwala przód na przykład. Wow, to tam jeszcze jedzie, bo sobie jechać. Da się replay tej udostępnić ogólnie? Czy nie może bym nie walnęła? Nie, nie da się. Luki, co żeś tam odwalił? A, sprawdzałem, wytrzymałeś przodu. Nie wiem, w porządku wygląda. No 42% wyszkodzenia, na pomarańczowo się zapalił właśnie. E nie, to gorzej z czerwony. Nie, dla mnie to jest po prostu jazda przez rękę, nie? Ja miałem trenować na suchy, bo nie na mokry. To się odpoczyło. Marta też widzę, nie najlepiej sobie radzi. Małego ruchu się na mnie już odbudował. Tak długo to wcisnął i w końcu dogonił. Ja nie działa do gana. Co? Nie działa do gana. No to tego ci fantazja poniosła do Niko. Nie, może mnie doganiać, wiecie co, bo... Ja go doganiam, tak wiesz, mi doganiam. Ale... Tak, bo jechałeś teraz za niedzielę, widziałem. No.
no cały czas jedno kółko w plecy, no nie wiem, później sobie zobaczę. Rzędy mnie już nie masz, mnie już na mnie się już odbudowałeś. O, Luki pie, o. O, i Marta za tobą zaraz. O. Daj mu na zimnym. Minut, a to już nie jadę do boksu, nie ma sensu. O kurde, ale się możesz już nie wyjechać. No. To co ryzykować? A ty nie, jednak auto jest świetne po prostu. Wow. Tak się nim przyjemnie jedzie. Trudno bardzo, ale bardzo przyjemnie. No, powiem ci, że no... A w piątek na jakim torze jedziemy? Przyjemnie ci należy. Na tym, co my jeździli, to tak ciemno było, co mówiłeś. Wow, Luki, aleś poleciał. O, no. to... Łotki z góry. To chyba więcej będzie niż 30%. Ile teraz? 59 i z gatwy światła. I maska mi zasłania widok przez szybę. Czekaj. Czekaj, zaraz ci powiem. Jakbyś miał VR, to mógłbyś głowę wystawić. No masz światło, co ty mówisz? To maska... Nie ma świateł. A nie, są rzeczywiście. To maska mi zasłaniała. Nie ma świateł, nie świeci. Są. Może postoję. Jadę teraz z tobą, to są światła. Ja widzę, że są światła, ale z latarni, a nie moje. Nie, twoje. Teraz jechałem w miejscu, gdzie nie ma latarni i nic nie widziałem. Naciśnij przycisk na kierownicy i je włącz. Znaczy, że je wyłączyłem? Nie wiem. Nie, czasami ten, kto ogląda, nie widzi zniszczeń samochodu całkowitych. A nie, dobra, teraz już nie ma, rzeczywiście. No. Nie, już nie masz. No, ty, ale ty, jaka już masz maskę skrzywioną? Ty nie masz maski. No teraz już nie ma. Ty nie widzisz, jak oglądasz wszystkich zniszczeń. Przez moment ten. Dobra, jedzie. Jedę. U niego nawet nie możesz teraz mieć kamery z maski, bo jej nie ma. Ze zderzaka też nie mogę wejść w kamerę. Też nie masz. Ale kierownicę już nie mam o 90% skończenia. Wszystko przed tobą. Jak świateł nie masz, to wszystko przed tobą. Dobrze, już znam tor, mogę jechać w ciemno. Jak ktoś tam się dogania, nie wiem tylko kto. O, Fama sam się dogania. Po raz drugi. No ale jak się rozbijam, na każdym okrążeniu po dwa razy. 3 minuty. Jedź tam, kiedy skręcisz kierownicą, to do domu zajdziesz drogę, teraz. No, chłopaki tu się biją, kurde. No, chrupek ciśnie. Bo teraz byłeś na mojej kamerze, byłem na dwóch kołach. Nie, powiedzmy, że odpuściłem sobie, u ciebie już się nic nie dzieje, ciebie nawet nie widzę. A widzisz, on się działo jednak. Dobra, zakończmy to po męsku. W sensie rage quit? Tak jest, nie! Mam półtorej sekundy dojazdu do przodu jakoś, kiedy na tym tym. 91%. Jeszcze jest. Chyba ta lewi go pękała. O, mały 13 też. Poszedł srogo. Ale boczek. Sto procent. Jaki dumny z ciebie. Jaka jest nagroda za 100% zniszczenia? To jeszcze jedzie.
Ty, ale pani jeszcze tyłem, bo jeszcze ci z tyłu wszystkie świecą. Wiem, wiem, ale silnik 67%, dlatego jeszcze jedzie. Ciężko jazdę nazwać. Nie no, normalnie się bierze. O, może jednak niekoniecznie. Może to nie pasuje z kierownicą. Oj, to ja to zupełnie nie widzę. Jakieś auto widło przede mną? A, to Lucky. Ja. O, gdzieś ty pojechał! Jak wyrąbał. O, już nic nie widzę. Poszedł w prawo. Szykana w lewo, a ten w prawo. Pomylił mu przed rękami. Ale kierownicę się wyprostowała po tym uderzeniu. To jest numer. Nie ma nikogo za mną, nie ma. Przede mną też nie. Mogę jechać prosto. Nawigacja może go szukała. Kurde, przejechałem metę z 10 sekundami do końca, nie? Trzeba było zacząć poczekać! No właśnie. A ty już widzę zakręcać nawet. Dobra, ty już chyba wypadasz z tego wyścigu. O, już teraz nie chcę jechać. Zgasł silnik. Popchać? A my do mety dojedziesz. Nie ma co pchać. Patrzmy na samochód z innej kamery. No tanie nie będzie. W Reno? Co? W Reno części zamienne mają. O! Kurde, ale buty. O kurde. No, Miki, ustawka jest prosta i krótkie. Tak, bo coś leżało na tył i wyjebałem. Coś leżało na drodze, tak, król przeciął. Nie, no. Świąteczny. Zderza Klukiego. No, serio. Wziąłem go między koła i ten. Poważne uszkodzenie. Pułapka. Jak w Mario Kart. Nie wiem, że nie dojechałeś do końca wyścigu. Jednak rynówki to porządne, ale to nie ma co. Ale nawet na rozrzuciku nie da się go pocisnąć. To też dziwne. Kiedyś jeździłem Meganką. 20 lat temu. No, fajny wyścig, powiem szczerze, bardzo fajne auto, mi się podobało. Nie. Ja mam zgoła odmienne zdanie. Ja się na końcu z nim dogadałem. Już same 52 leciały. To 1,58. Widzisz, jak miałem radówką jechać, to by nawet serwer wywaliło. Luki, weź ten, skutera. Skuterem się karmi. Na metę. Co? Skuterem na metę się karmi. No nie ma, nie mogę wyśmieć samochodu, chyba drzwi się nie chcę otworzyć. Trwa okrążenie rozjazdowe. To może by mnie tu tak popchnął stąd, nie? Zaparkowałem. Zauważyłem. Ale ty powiem ci, że to było zajebiste. Jadę, wiesz, leży coś na torze, ja to między koła, tu je poważne uszkodzenia. 15 po tej silnik, 24 silnik, 15 ten, po wozie. Ej, czas się skończył i samochód ruszył, ale jaja. No.